Kolejnym gołąbkiem, jakim teraz go prezentuję, jest gołąbek o numerze 2140. Zostały mu jeszcze dwa piórka, to był gołąbek bardzo późny. Nie wiem, powiem szczerze, nie wiem co to będzie. Wygląda na samczyka. A czy będzie samczyk, to powiem tak szczerze, nie siedzę przy młodych gołębiach, nie obserwuję. Prędzej bym powiedział, że to jest samiczka. No ale naprawdę nie chcę strzelać w ciemno, no bo nie chcę po prostu i ten. Jest to gołąbek o super budowie, super skrzydle, także powiem szczerze, nic mu nie brakuje. Ojcem tego gołąbka jest oryginalny gołąbek od Davy'ego Tourier. Mamusia jest tak samo, także można powiedzieć, to są gołąbki nabyte. Nabyte, czy tam akurat można powiedzieć, ojciec był pożyczony na jajka i co będę dużo mówił, nawet nie wiem jak ten gołąbek leciał, muszę zobaczyć na listę, ale bardzo fajne budowy, jak będzie samica, no to pierunowa samica, także dużo się nie będę rozgadywał, bo gołąbków jest dzisiaj dużo, gołąbek jest naprawdę fajny w skrzydle, w fajnym upierzeniu, różowiutki i duży gołąb, to jest duży gołąb, to nie jest malutki gołąb, także zaraz popatrzymy co to tam coś zrobiło. 21.40, gdzieś ten gołąb jest, tutaj jest, 21.40, trzy konkursy, no cóż, trzy konkursy ten gołąbek zrobił i ten trzy konkursy zrobił 840 już numer jaki to jest 109 87 i 152. Także może tego konkursu tak nie będę czytał, bo to wszystko dopnę do rodowodu, bo to dużo, długo pewnie zejdzie. Zaprezentuję tylko pewnie gołębia, bo to jak widzę, że to zaczyna mi tutaj ten, to długo schodzi. Ale tak po prostu gołąbek wygląda. Naprawdę fajny gołąbek. Nie wiem, naprawdę nie chcę nikogo wprowadzać, bo on co to będzie. Ja bym powiedział, że to jest samica, bo jest bardzo spokojny i tak wygląda bardziej na samicę. Ale nie powiem, że może być samczyk. Także to jest gołąbek bardzo fajny. Zapraszam do licytacji, bo to praktycznie taka okazja jednoroczna. Dziękuję bardzo.